Oglądaliście seriale takie jak The Dark, Stranger Things czy Opowieści z pętli? To świetnie trafiliście na ten materiał. Jeżeli Stanisław Lem jeszcze Wam nie wyskakuje z lodówki, to martwcie się, bo powinien. Bo rok 2021 to rok Stanisława Lema, jednego z najwybitniejszych umysłów pisarskich XX wieku i do tego Polak, rodak, którym możemy się chwalić wszędzie, bo za granicą bardzo dobrze go znają. Opowiadania zawarte w dziennikach gwiazdowych Stanisława Lema przez czytelników często uważane są za jedno z najlepszych jego dzieł i to, od którego warto zacząć z nim przygodę. Nie tylko ze względu na niski próg wejścia, bo książka ta jest daleka od naukowego bełkotu, w niej Stanisław Lem robi ukłony w stronę czytelnika, tak żeby go bawić, tak żeby czytelnik był usytasy i żeby czuł, że ma do czynienia z fantastyczną rozrywką. Co jednak najistotniejsze to, że dzienniki gwiazdowe dają przekrój lemowskiego pióra, w którym bawi czytelnika, ale jednocześnie zostawia mu miejsce na refleksję na temat wszechświata, na temat rozumu, na temat świadomości człowieka i do tego fantastycznego, wykreowanego przez siebie świata Stanisław Lem zaprasza, korzystając z pomocy bohatera Iona Tichego, który jest tak szalenie ciekawą i śmieszną postacią, której nie sposób odmówić i to zaproszenie do tego świata po prostu trzeba przyjąć. To, że Stanisław Lem budził zachwyty innych, ale też stawał się dla wielu inspiracją, nie będzie dla Was nowością. Dowodzą tego chociażby liczne ekranizacje oraz nawiązania w popkulturze do dzieł polskiego fantasty. Być może nawet to miejsce, w którym znajduje się teraz w Centrum Nauki Kopernik, może w jakimś stopniu Stanisław Lem też wpłynął na część wystaw, które tu się znajdują i na pewno w tym roku znajdą się tutaj też wystawy jemu właśnie poświęcone. I tak właśnie podobnie zainspirował się John J. Moore. Postanowił któregoś roku spróbować szczęścia i napisać do Stanisława Lema, że chciałby narysować obrazki do jednego z jego opowiadań zawartych w dziennikach gwiazdowych. I wiecie, jak się to skończyło? Że Stanisław Lem mu odpisał. Napisał, okej. Co chciałbyś pan narysować? I nasz rysownik, choć dobrze znał historię z popularnego Solaris, to uznał, że jest jeden dużo bardziej ciekawszy bohater, mianowicie Ion Tichy, którego Lem stworzył już w latach 50. i został z nim do samego końca, który przewijał się na kartach jego powieści wielokrotnie, w wielu opowiadaniach. No i John J. Moore postanowił przywołać go do życia w postaci rysunków właśnie w Podróży Siódmej. Kim jest ten fascynujący Ion Tichy? To gwiezdny podróżnik, który w Podróży Siódmej akurat znalazł się w dość niefortunnym położeniu, ponieważ jego statek uległ awarii w miejscu, gdzie no nie ma szans na jakąkolwiek pomoc. Próbuje sobie sam jakoś pomóc, naprawić ten statek, ale okazuje się, że aby przykręcić śrubę, ktoś musi jednocześnie trzymać nakrętkę i ktoś musi jednocześnie ją przykręcać, więc potrzebny jest do tego drugi człowiek. No i gdzie on w tej przestrzeni kosmicznej kogoś takiego może znaleźć? Załamany kładzie się spać, a tu nagle w nocy budzi go on sam. Tyle, że jest to on sam wtorkowy. I ten wtorkowy prosi go o pomoc, bo za chwilę zjawi się środowy, który cały plan będzie chciał zepsuć, a potem już jest czwartkowy. I tak oto Ion Tichy, chyba ten poniedziałkowy, wpada w absurdalną sytuację, w której każdego dnia próbuje kolejnego siebie z następnego dnia przekonywać do tego, żeby pomógł mu naprawić statek. I za każdym razem, kiedy już prawie mu się to udaje, to nagle wpada w jakąś pętlę, w jakiś wir kosmiczny, no i niestety wszystko wywala się do góry nogami i musi zaczynać od nowa. Jak się okazuje, największym problemem i największym wrogiem dla siebie samego jest właśnie on sam, Ion Tichy. I tutaj pięknie Lem nam pokazał, że my też tak mamy. Często ze sobą się kłócimy i myślę, że ja poniedziałkowy może miałbym ochotę dać w gębę sobie wtorkowemu albo odwrotnie. Bo wiecie, jak coś to prokrastynacja to nie jest choroba. Bez względu na to, co by wam naukowcy amerykańscy mówili. I ten kosmiczny podróżnik zakleszczony w absurdalnej sytuacji, która ma miejsce 1 kwietnia, pewnie nie bez przyczyny, w której nie wie do końca, czy to, co widzi, jest rzeczywiste, czy jest wytworem tylko i wyłącznie jego wyobraźni, to tak na dobrą sprawę, zabawna historia oczywiście, ale to też satyra nas samych, bo jak wcześniej wspomniałem, Lem pokazuje tutaj, jak bardzo często kłócimy się ze sobą, jak bardzo podważamy wszystko to, co robimy i rzeczywiście, my z następnego dnia czasem w ogóle nie zgadzamy się ze sobą z tego dnia. Ta powieść graficzna właśnie idealnie pokazuje kunszt Lema, który nie dość, że pokazał nam rozrywkową historię i bawi czytelnika,
to jeszcze do tego przemycił takie ukryte przekazy i komentarze aktualnej sytuacji, również politycznej, ale tego Wam nie będę spoilerował, musicie dotrwać do samego końca. Dla mnie Podróż Siódma jest 70-stronicowym arcydziełem idealnym i dla młodszego, i dla starszego. Dla kogoś, kto Lema może do tej pory nie czytał, albo kto jest sceptyczny, bo myśli, że sci-fi to naukowy bełkot. Tymczasem absurdalna momentami, ale rozrywka też z pewnym przesłaniem, która myślę, że może spodobać się każdemu. I wiem, jak część z Was alergicznie reaguje na słowo komiks, bo macie pewnie wyobrażenia o superbohaterach z Marvela czy z DC. Tymczasem to jest głos Lema w nowym medium. To jest 1:1 opowiadanie, które znajdziecie w Dziennikach Gwiazdowych, ale dodatkowo uzupełnione o piękne ilustracje. Pochwalę oczywiście tutaj rysownika, który pięknie zilustrował, oddał hołd niejako Lemowi, bo tak też pisze na pierwszej stronie, że jest to pamięci Stanisława Lema i wszystkim, którzy kochają jego twórczość, ale też wydawcy należy pochwalić, że wydrukował to, zaryzykował być może na grubym papierze. Jest to pięknie wydane i mimo to cena jest wciąż przystępna, bo tę książkę chyba za 30 kilka, ten komiks, tę powieść graficzną, można dostać za 30 kilka złotych, więc jeżeli ktoś z Was jest fanem Stanisława Lema, nie może sobie darować, a jeżeli ktoś właśnie nie wie, od czego zacząć, to ja będę mówił, zacznijcie od tego opowiadania z ilustracjami. Ja, podobnie jak Ion Tychy, który wpada w te wiry grawitacyjne, co ja bym powiedział sobie z poniedziałku we wtorek? Pewnie bym powiedział, żebym nie prokrastynował. Sobie wtorkowemu powiedziałbym, że mnie drożdżówki będzie mi w środę bolał brzuch. Sobie czwartkowemu powiedziałbym, żeby nie zwlekał z nagraniem recenzji. Sobie piątkowemu pewnie sobotni powiedziałby, żeby nie kupował koszuli, bo ona właśnie będzie za 2 dni w przecenie. No i pewnie wykorzystałbym to do wielu innych celów. A Was chciałbym teraz wykorzystać, a w zasadzie poprosić o komentarz, żebyście napisali mi, jaką książkę Lema chcecie, żebym zrecenzował w roku Lema. Ja mam pewne typy, które mogą Wam się spodobać, ale czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.